Moi drodzy, ponieważ walczymy z tym wyjaśnieniem, dlaczego to nasze doświadczenie mogło się udać, dlaczego żeśmy je zaplanowali, jak żeśmy to wyliczyli, że się uda. Więc postanowiłem narysować coś, co pomoże nam, może to zrozumieć, o co chodzi. No, pamiętacie, że Mierzyliśmy siłę wyporu, mierzyliśmy masę i ciężar jednej śrócimy. No i teraz narysowałem tutaj taki rysunek. To jest ta linia symbolizuje siłę wyporu. Ona może być większa lub mniejsza. W zależności od tego, czy dolejemy, jeżeli, jeżeli dolejemy e, e, słonej wody, to siła wyporu może wzrosnąć. Aż o 10% wartości, takżeśmy to sobie ustalili. No ale na razie w słodkiej wodzie ta siła wyporu jest tyle. No i my teraz bierzemy duże kulki i dokładamy do bombki coraz więcej kulek. Im więcej kulek do tej bombki dokładamy, tym bardziej ciężar tej bombki rośnie. No ale póki ciężar tej bombki jest mniejszy od siły wyporu, to bombka wypływa. Pamiętacie, że na bombkę działa ciężar w dół, siła wyporu pionowo do góry. No i jeżeli siła wyporu jest większa od ciężaru, to bombka wypłynie. No więc dokładamy po kolei, dokładamy po kolei y, tych dużych kulek jeszcze jedną i jeszcze jedną. No i tu na razie popatrzcie, bo ciężar bombki jest ciągle mniejszy niż siła wyporu, więc bombka płynie. No, ale yy, wypływa. Ale jeżeli byśmy teraz dodali następną dużą kulkę, to ops. Okazuje się, że teraz ciężar bombki jest większy niż siła wyporu, bombka tonie. No, w związku z tym co robimy? Ano yy, wyjmujemy tą kulkę z powrotem, odkładamy ją na bok. Tu gdzieś sobie ją odłożymy. I zaczynamy dokładać śruciny. No dobrze, ja może przesunę trochę tą siłę wyporu, żeby się nie skończyło na jednej śrucinie. Powiedzmy, że siłę wyporu przesunę gdzieś tutaj. No dobra, dokładamy śruciny. No, dołożyliśmy pierwszą śrucinę. Bąbka jest ciągle lżejsza od siły wyporu, wypływa. Dołożyliśmy drugą śrucinę. No, ja ją dołożę tak, żeby bąbka nadal była lżejsza od siły wyporu. Bąbka wypływa. Dokładamy trzecią śrucinę. No, w praktyce tych śrucin trzeba było dołożyć oczywiście dużo więcej. One tu są nienarysowane w skali, bo są dużo, dużo lżejsze niż, niż duża kulka. Okazuje się, że teraz bąbka tonie no to widać, że różnica pomiędzy siłą wyporu, a ciężarem bombki, no co najwyżej może być taka, jak ciężar tej jednej śruciny, czyli dziesięciotysięcznych N. No więc teraz co robimy? No, wyjmujemy tą śrucinę. A, nie śrucinę żeśmy wyjęli, tylko ruszyliśmy siłę wyporu. Dobra, ja spróbuję w takim razie jeszcze raz do tego podejść. Wyżej. Wyjmujemy śrucinę. Doprowadziliśmy do tego, że bombka znowu pływa. A nie, przepraszam, nie wyjmujemy śrucinę, tylko właśnie zostawiamy ją. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Bombka tonie, więc musimy ją z powrotem dołożyć. Teraz bombka tonie, i teraz to, co możemy zrobić, to możemy, ale różnica pomiędzy ciężarem bąbki, a siłą wyporu jest mniejsza niż ciężar jednej śruciny, no bo widać, że ta siła wyporu przepaławia tą śrucinę, no tu u mnie akurat na pół, nie wiemy dokładnie o ile przepaławia, ale z całą pewnością ta różnica jest mniejsza od, od ciężaru jednej śruciny. No a co możemy zrobić? Możemy dolać wody i zwiększyć siłę wyporu aż o 10%, czyli możemy tak powiększyć siłę wyporu. Dużo, dużo więcej możemy powiększyć siłę wyporu. Ona jest taka, dolewamy wody i siła wyporu rośnie. Do, dolewamy, znacznie, się... Yy, przepraszam. Tu mamy tą siłę wyporu, dolewamy słonej wody. Ta yy, yy, siła wyporu zaczyna rosnąć i rosnąć. Mi się klika jakoś bezwiednie. O, teraz może. Yy, to jest, bombka jest cięższa o mniej niż masę jednej, o wagę jednej śruciny od siły wyporu, dolewamy tej wody, siła wyporu zaczyna rosnąć. Siła wyporu może się mocno zmienić, aż o 10%, czyli widać, że mamy tutaj mnóstwo przestrzeni, olbrzymi taki margines, który gwarantuje, że z całą pewnością dolewając tej słonej wody podniesiemy siłę wyporu o masę, o ciężar równy o wartość równą ciężarowi jednej śruciny. No skąd to wiadomo? No wiadomo stąd, że siła wyporu zanurzonej bombki to jest tyle, 678 tys. newtona, a możemy podnieść ją o e, e, tą gęstość mieszaniny o 10%, z 1 g na cm sześcienny na 1,1 g na cm sześcienny, czyli aż o 10%, no a 10% z tej liczby to jest... E, 678 tysięcznych, czyli w przybliżeniu 700 newtona i to jest no, w zasadzie 20 razy, po uwzględnieniu, że to jest troszkę mniej niż 700, to będzie 19 razy więcej niż waga jednej śruciny. Więc mamy tutaj olbrzymią przestrzeń na to, żeby podnieść siłę wyporu do góry. No i teraz to, czego, o co chcę Was prosić, to to, żebyście Tę, to, o czym tutaj opowiedziałem, wyrazili własnymi słowami w swoich notatkach. Bardzo mi na tym zależy. Nie musi być tak bardzo opisowo, jak ja tutaj zrobiłem. Wysłuchajcie, obejrzyjcie ten film. I w skrócie, ale własnymi słowami od siebie, nie kopiując, nie powtarzając tego, co ja powiedziałem, wyraźcie. Tę myśl, którą ja tutaj chciałem przekazać. Dziękuję bardzo.